Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Opony używane, wrażenia widzów. Tym razem Dębica Navigator w rozmiarze 205-55-16, produkcja 2022, czyli roczne, założone na Fordzie Mondeo. No i widz pisze, że jeździ codziennie w trybie mieszanym, trasy do 20 km po zniszczonych drogach i ciągle się kręci w po małym miasteczku, gdzie te opony ciągle dostają kata od studzienek i wszelakiego innego rodzaju wyboju. W końcu nadszedł czas wymiany opon. Zawsze jeździłem na zimowych całorocznie. Pewnie posypie się krytyka od innych widzów, ale już co najmniej trzech innych widzów też pisało, że tak robi. Ja mam też jednego znajomego, który również jeździ cały rok na zimówkach. Ostatni mój zakup to Goodride zimowy, ale widz się rozczarował, jak szybko się skończyły. Praktycznie w drugą zimę nie były nic warte. Zdecydowałem się na całoroczne pierwszy raz w życiu. To tak jak ja. I po tym roku przejechałem 12 tysięcy kilometrów, jestem zadowolony. Auto nawet w głębokim śniegu ruszało z miejsca bez problemu, na deszczu rewelacja, jak się kleją. Bieżnik jest miękki jak zimowy. Wady, jakie zauważyłem, to, że łapią kamyki jak lep. Wydają szum spowodowany miękką mieszanką podczas obciążenia, na przykład rozpędzania. No i mamy fotki, czyli mamy alufelgę na Fordzie, dębica, rozmiar, made in Poland, tydzień i mamy bieżnik. No, opony roczne 12 tysięcy, więc powinno być luks. Na razie chyba tak jest. Nie widać żadnych pęknięć, uszczerbień bieżnika i tak dalej. No, powiem wam, że ciekawa sprawa z tymi całorocznymi. Czytając komentarze, już ze dwie osoby pisały, że jeżeli już całoroczne, to naprawdę ze średniej półki, a nawet budżetowe, żeby nie brać premium, bo się płaci kupę kasy, a one się tak samo zniszczą. Może się ze mną nie zgodzicie, ale patrząc na te wszystkie zdjęcia i również moje doświadczenia, to całoroczna naprawdę max 3 lata i max 30 tysięcy kilometrów. Może są jakieś tam wyjątki w cross climate, że się zrobi większe przebiegi. No i tu ujęcie opony pokazujące, jak właśnie ten bieżnik chwyta kamienie. No ale tak sobie myślę, może każda opona chwyci tak kamienie, jeżeli przejedziemy po drodze szutrowej. Nie sądzę, że są jakieś opony odporne na coś takiego. No i widz załączył jeszcze fotkę z kontroli zbieżności na swoim Fordzie. Tak to wygląda. Dzięki, trzymajcie się.